Wczorajsze wyzwanie, w którym postanowiłem zbudować domek tylko i wyłącznie z bloków dostępnych w 1.15, bardzo wam się spodobało, także stwierdziłem, że zrobię coś jeszcze gorszego, jeszcze trudniejszego. Ale o tym zaraz. Siemandero, ziomeczki, ja jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze serii Minecraft Wyzwania. Tak postanowiłem nazwać tą serię, jako że wczorajszy odcinek wam się spodobał, to stwierdziłem, że zrobię z tego serię. No i tym razem zrobimy coś jeszcze innego, coś co mi ktoś pisał ostatnio w komentarzu, a jest to domek tylko i wyłącznie z wody. No jakie pomysły wy jeszcze wpadniecie? No ale no dobra, posłuchajcie, postanowiłem sobie dać kilka ułatwień, jako że wiecie, no ogólnie budowanie z wody byłoby dosyć ciężkie. Zainstalowałem pewien plugin, czyli plugin Essential chyba to dodaje, albo plugin Word Edit, nie mam pojęcia, który dokładnie, ale pozwala on na włączenie komendy, która nazywa się ukośnik stop, stop spacja lag, tak się tak, nie ta komenda, wyłączyłem serwer. Dobra, chodziło mi o komendę stop lag, ale pisaną łącznie. O, teraz działa. No i spójrzcie, jeśli ją wpiszemy, to jeśli postawimy wodę, to ona się nie będzie rozlewać. Po prostu wyłącza ta komenda całą fizykę w grze. Możemy po prostu postawić wodę jedną na drugiej, no i jak widzicie, ona się po prostu no, nie rusza, tak jak przed chwilą powiedziałem. Jest wszystko fajnie, także co jak co, ale myślę, że ta komenda nam się naprawdę przyda. No to co? Lecimy z domkiem. Jako że mamy taką epicką miejscówę zaraz przy morzu, stwierdziłem, że zrobimy sobie taki nowoczesny domek, który będzie po części jakimś kurortem albo coś w tym stylu, także zdawajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, a my zaczynamy budowanie! Serio mam nadzieję, że łapeczkę w górę zostawiliście, bo kurde PL to jest ciężkie wyzwanie, więc no naprawdę musicie zostawić w tym momencie tę łapeczkę w górę, no nie ma innej opcji. A budowę samego domku rozpoczniemy od zrobienia takiego pięknego łuku, na którym teraz oprzemy naszą wodę i żebyśmy mogli ją tak ładnie tutaj rozlać, więc proszę bardzo i będziemy mieli zaraz piękny łuczek z wody, który rozpocznie, po prostu będzie taką, nie wiem jak to się nazywa, początkiem budowy naszego pięknego domku, no. Dobra, mamy to, tylko przydałoby się to chyba jeszcze poszerzyć o jedną krateczkę, więc zrobię to właśnie teraz tutaj za pomocą tej pięknej różowej wełny, bo czego innego mógłbym używać, jak nie różowej wełny do wspierania tego wszystkiego. Wiecie, różowa wełna to jest jeden z najlepszych bloków w Minecrafcie, zaraz po bloku żelaza oczywiście, bo żelazo jest jednak najlepsze, jako że wiecie, no, żelazo jest takie trwałe, ma ładny kolor, ładną teksturę, no po prostu żelazo jest najlepszym blokiem na świecie i chyba wie, chyba to przyznacie, co nie? Więc tak będzie się rozpoczynał nasz domek. Od niego teraz tutaj będzie wychodziła kolejna taka ramka mała, która będzie szła już tylko i wyłącznie w tą stronę, no i mniej więcej będziemy mieli zaznaczone już kształty naszego pięknego domostwa, także tutaj również sobie wylejmy szybko wodę, no i proszę bardzo, tak mniej więcej ten domek cały będzie wyglądał od przodu, ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ zrobimy go również w środku i tak dalej, jejku, ile roboty jeszcze przed nami, to głowa mała. Tak się teraz zastanawiam, czy mogę używać lodu, jako że lód teoretycznie to też jest woda, co nie? Tylko, że po prostu zamarznięta, choć lepiej nie będę oszukiwał, bo to może być troszeczkę potraktowane jako oszustwo, więc lepiej nie będę tego wykorzystywał, budujemy samej wody, taka była umowa, domek z wody, a nie domek z lodu, choć no lód to też jest woda, no dobra, nieważne, nie zastanawiam się nad tym, budujemy tylko i wyłącznie z tego pięknego, to nie jest blok, co to jest, jak to nie jest blok, chwilę. Jak możemy traktować wodę w Minecrafcie? Bo to raczej blok to nie jest. Myślę, że jako tej pięknej tekstury, o, mogę tak to nazwać przynajmniej, nie mam pojęcia. Przydałoby się tutaj też jakieś wejście zrobić, więc możemy je ogarnąć gdzieś w tym miejscu tak tymczasowo. A może tu jeszcze jakiś balkonik albo coś w tym stylu? Czemu nie? Zaszalejmy, niech tu będą balkony, niech tu będzie wszystko, co się tylko da, no. Jak szaleć z tym domem wielkim, to szaleć po prostu, no. Dobra, mamy to. Teraz przydałoby się zrobić również w tym miejscu zaraz tą piękną ścianę, ale myślę jeszcze o jakichś oknach, właściwie tak tymczasowo, niech będzie to po prostu pustka w środku. To będzie wyglądać jak okna, więc spoko. Choć aktualnie bardziej przypomina mi to jakąś taką witrynę sklepową. I tu jeszcze będzie ogromne okno, takie największe ze wszystkich. O, nie, nie, tutaj nie miało być tego okna. O, tutaj miało być tak, tu miało się kończyć. Superancko, zniszczymy to i zobaczymy z daleka, jak to się prezentuje. No, całkiem ciekawie, zobaczymy dalej. Czy prawda, no, Tomek będzie prześwitywał cały. Będzie bardzo, będzie bardzo intymny, oczywiście, jeśli ktoś w środku będzie w toalecie, to przecież nikt go nie będzie widział, także luz. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało, jak się ta woda się kompletnie wyleje. Na końcu sprawdzimy, na końcu tego odcinka wyłączam tą komendę, którą wcześniej włączyłem i sprawdzamy, co tu się stanie, jak to wszystko się rozleje. Jejku, to będzie apokalipsa normalnie. A no i przy okazji zrobiłem już daszek, zobaczcie, tak on się prezentuje w tym momencie. No i tak właściwie nasz domek nabrał już powoli jakiegoś kształtu. Nadal nie wygląda to najlepiej na świecie, ale spokojnie, będzie dobrze. Mówię wam, będzie dobrze. Tu jakiś taki mały ogródek przykładowo z basenem,
O, no oczywiście, czemu nie? Zróbmy sobie tutaj ten ogródek. Jakby im jeszcze było wody za mało, to proszę bardzo, tu będzie basen, taki dosyć głęboki. Jako że domek w domu kompletnie nie ma wody, to chociaż woda musi być tutaj. Nie, kompletnie nie ma wody w tym domu. Jest po prostu, no bieda w tym domu, żadnej wody, niczego, no nie wiem, co tam się dzieje. Nie mogę żadnych bloków innych niestety używać, więc niestety ściany basenu będą z dyrta oraz stone'a. No ale spoko, też to ładnie, chociaż nie ładnie pasuje. No ale no niech będzie, regulamin to regulamin, okej? Teraz tak, jeszcze tylna ściana całego domu, kompletnie bym zapomniał, a ona jest dosyć ważna, więc zróbmy ją właśnie teraz. Także cały nasz domek od zewnątrz jest już mniej więcej gotowy. Czas zabrać się za środek. A może jeszcze tutaj balkon zrobimy? Ej, to będzie dobry pomysł, tak. Tylko chwilę, bo właśnie przedziurawiłem sufit, czego nie chciałem zrobić. A jak balkon, to wszystkie zasady PHP muszą być przestrzegane, więc proszę bardzo, będzie balustrada, czy tam barierka, żeby nikt nie spadł z wody, bo przecież czego by innego? Czy będzie się dało w ogóle utrzymać na powierzchni tego balkonu? Dobra, da się, z trudem, ale się da na tym balkonie stać. I zobaczcie, barierki działają. Właściwie, nie działają kompletnie, bo da się z nich spaść. No ale przynajmniej do basenu, więc można sobie skakać do basenu stąd, spoko. Czas najwyższy wydzielić pomieszczenia. Dobra, w tym miejscu będzie sofa, o której powiedziałem wcześniej. Jako że tutaj będzie salon piękny, to mamy również sofę. Przydałoby się wykorzystać do tego również takie bloki, których normalnie nie możemy dostać, ale również jest to wodą. Sekundę, jak się je w ogóle przywołuje? Jak widzicie, da się zrobić coś takiego, ale niestety jeśli postawimy tutaj po boku normalną wodę, to się zlewa w całość, więc no kanapy niestety nie będzie, no ale będzie przynajmniej coś takiego. Tu będzie tradycyjnie stolik, jak to przy kanapie musi być, czemu tu się woda nie chce postawić, już jest superancko. Tutaj może wielka kuchnia, jako że tu jest wejście, to tu zrobimy tak, lodóweczkę, tu będzie lodówka, tak, to w 100% wygląda jak lodówka. Tutaj będzie cały aneks kuchenny, okej. Tutaj może jadalnia, więc zróbmy tradycyjnie stół, przy stole krzesła, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, dla całej rodziny, kurde, czemu nie? A no jeszcze szafki w kuchni, zapomniałbym kompletnie, to jest ważna rzecz, szafki w kuchni, tak, zróbmy je. Super rancko, w 100% to wygląda jak kuchnia, nie no, naprawdę. Zapomniałbym o schodach do góry, właśnie, tylko schody z wody, super pomysł, genialny. Jeden stopień, drugi stopień, trzeci stopień, usuwamy szybko tylko podpórki i zrobimy sobie jeszcze całe piętro. Choć właściwie te schody wyglądają bardziej jak jakaś zjeżdżalnia wodna. Właściwie, nie wiem czy jeśli wyłączę shaderki, to nie byłoby to lepiej widoczne, aż sobie szybko sprawdzimy to. No i od razu wszystko lepiej widać. Patrzcie na ten domek teraz. No, wygląda gorzej niż wyglądał wcześniej. Zrobię jeszcze tylko sypialnię w tym miejscu i zaraz wam pokażę efekt tego wszystkiego, co tutaj przed chwilą robiłem. Jakie to budowanie mebli jest ciężkie. Trzeba tutaj jakieś wężyki robić i tak dalej. No ale no dobra, w takim razie oficjalnie skończyłem budowę domku. Choć no jeszcze dopieszczę go troszeczkę od zewnątrz. Zrobiłem tutaj ścieżkę, drzewko oraz palmę, chociaż jej do końca nie widać, no, ale to jest palma, musicie mi uwierzyć na słowo. Także zwiedzamy nasz piękny domek. Tak ono to wygląda. No nie jest to mistrzostwo świata, może sobie właściwie włączę shaderki, bo tam ewidentnie lepiej wygląda. Oto efekt końcowy. Tutaj go praktycznie w ogóle nie widać, ale jest. Musicie mi uwierzyć na słowo. Także mamy ścieżkę, ścieżka, która idzie do morza. Jako że wszystko jest z wody, ścieżka jest z wody, to musiała iść do tego morza pięknego. Idziemy tutaj, wchodzimy do naszego domku. Witam nas jadalnie, tak jak widzieliście wcześniej. Po prawej stronie mamy kuchnię. Musicie mi też uwierzyć na słowo, że to jest kuchnia, bo to nie wygląda kompletnie jak kuchnia. Ale tak, tu jest piekarnik, tutaj jest zmywarka, tutaj jest lodówka, tutaj są szafki do góry, no wszystko, co powinno być w kuchni. Tutaj dalej mamy salonik z kanapą oraz stołem. Tak, piękny stół oraz wyjście z salonu na basen. Na basen wraz z palmą w tym miejscu. Nie widać jej kompletnie, ale też jest. O, teraz ją widać. I oczywiście basenikiem. Piękny basenik, superancki. No i mamy tutaj również wejście na górę. Po zjeżdżalni możemy sobie wlecieć. I do góry mamy sypialnię, w której możemy spać. Właściwie bardziej, nie wiem, co to jest, łóżko wodne. Ej! Faktycznie, łóżko wodne zrobiliśmy. To jest takie naprawdę łóżko wodne. Jeśli nie wiecie, jak to wygląda, to wpiszcie sobie w Google. Także jest tutaj piękne łóżeczko, chociaż go prawie w ogóle nie widać. Musicie mi uwierzyć, że tutaj jest. Tu są szafki, no i okienko na świat, gdzie możemy oglądać ten piękny krajobraz za naszym oknem. No i tak aktualnie prezentuje się nasz domek. Tu miało być jeszcze wyjście na balkon. Właśnie, kurde bele, zapomniałbym kompletnie. Szybko. Gdzie tu go ją zrobić? Dobra, świat uratowany. Mamy wyjście na balkon. Super jancko, tylko jeszcze tutaj się dziura w suficie zrobiła. No super po prostu. No, genialnie. No i tak wygląda nasz efekt naszej ciężkiej pracy przez ostatnie 30 minut, chociaż wy to pewnie oglądacie w ciągu 10 maksymalnie. No więc co, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz, napiszcie, z czego jeszcze możemy zbudować domek. Myślę, że się tego podejmiemy. Właściwie wyłączę sobie jeszcze na chwilkę te shaderki, bo ewidentnie bardziej to było wszystko tam widać wtedy niż tak bez shaderów. No chociaż było to brzydsze faktycznie, ale przynajmniej było coś widać. No dobra, także posłuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie.
dawajcie kolejne wyzwania. Widzimy się już jutro, pa, pa!